Mówimy dzisiaj o muzyce. Spotykamy się w Operze Śląskiej. Zanim będziemy opowiadać o twoich pracach tutaj, chciałabym zapytać o to, jak ważna muzyka w twoim życiu jest właściwie w ogóle. Muzyka jest piekielnie dla mnie ważna. Mówię przewrotnie piekielnie, ponieważ ostatnio zauważyłem, że gorzej słyszę i wynika pewnie to z faktu, że bardzo dużo muzyki słucham, no ale też 13 lat na etacie w Teatrze Rozrywki i granie. I tam debiutowałeś, to tak, trzeba powiedzieć. Tam debiutowałem 28 lat temu i tam byłem przez 13 lat i grałem w tych największych, legendarnych, musicalowych przedstawieniach, które miały swoją premierę na scenie Teatru Rozrywki, czyli w Kabarecie, i w Ewicie, i w Skrzypku na Dachu. I tam reżyserowałeś również. I tak, tam zacząłem swoją karierę jako reżyser w 1998 roku Ptaszkiem na scenie kameralnej. No ale ta muzyka, do której ciągle wracamy, jest dla mnie czymś bardzo istotnym w życiu. I zwykle jest tak, że zaczynam dzień jadąc samochodem, słucham muzyki, wychodząc z psem, nakładam słuchawki, słucham muzyki. Ta muzyka się pojawia bardzo często i też w tak zwanej twórczości, oprócz pisania piosenek, nagrywania ich, zrobiłem bardzo wiele muzycznych przedstawień. Te muzyczne przedstawienia są niezwykle istotne również w mojej drodze artystycznej i pewnie zmierzamy też w jakiś sposób do opery, bo opera nie tylko jako to miejsce i ta scena, bo tu miałem przyjemność pracować, no to również opera jako gatunek jest dla mnie bardzo ważna. Chciałabym przypomnieć twoje spektakle muzyczne, Ballady kochanków i morderców według Nicka Cave'a, Krzyk według Jacka Kaczmarskiego, Wujek 81, Czarna ballada, My Fair Lady tutaj na scenie Opery Śląskiej. Bardzo ciekawa inscenizacja. Ta śląsko-londyńsko Elizabeth Doolittle sprawdziła się na tej scenie. To nie był do końca mój pomysł wyjściowy, muszę powiedzieć. To był pomysł Tadzia Kijonki, który powiedział mi w momencie, kiedy przystępowaliśmy do pracy nad My Fair Lady, powiedział, słuchaj, ale przecież ona mówi jakimś tam slangiem londyńskim, tak, jakimś cockneyem albo innym. No to gdyby to przenieść na nasze warunki, no to ona by go dała. No i poszedłem tym tropem, przerobiliśmy tę kwestię Elizy na śląski, a jeszcze Ania Noworzyn, która grała w głównej roli, zna język śląski, więc było to dla niej organiczne i przyniosło jej też złotą maskę, więc to się sprawdziło. Publiczność miała wielką radość, oglądając ten spektakl. Ten Karlus to pani synek, ja? Mogłaby pani go nauczyć trochę kultury. Joanna Kściuczyk-Jędrusik wtedy też występowała na scenie Opery Śląskiej jako temperamentna pani Higgins. Ale twoja współpraca z nią trwa już długo i w momencie, kiedy myślałeś o Marii Callas, od razu przyszła? Od razu. To był pomysł pierwszy i jedyny, jeśli chodzi o obsadę. I pamiętam, nawet rozmawialiśmy z Łukaszem Goikiem o tym, żeby może spróbować zrobić dublurę. No bo tak się robi w operach. To jest normalne. Ale ja powiedziałem, że Joasia jest jedyną Marią Callas, która może zaistnieć na scenie tej opery i nie wyobrażam sobie, żeby ona dzieliła tę rolę z kimś innym. Z jednej strony oczywiście wynikało to z faktu, że to była gigantyczna, ciężka charuwa dla niej. Joasia na co dzień nie gra na scenie dramatycznej, a ta rola byłaby wyzwaniem dla każdej aktorki. Musimy pamiętać o tym, że w Polsce zagrała tę rolę tylko Krystyna Janda. Zrobiła to fenomenalnie, ale zrobiła to tylko jedna aktorka. A na świecie grały wybitne aktorki i te role, między innymi na przykład Faye Dunaway. No więc ja wiedziałem, z czym się Joasia musi zmierzyć. Ona też pewnie, no ale nie miała takiej świadomości, no bo nie ma aż takiego doświadczenia aktorskiego stricte, chociaż miałem przyjemność też ją zaprosić na przykład do spektaklu Wujek 81, Czarna ballada, i tam była fenomenalna i ja wiedziałem, że ona ma niezwykły potencjał aktorski. Słuchaj, kiedyś to przed każdą szychtą przystawali. Wydali szczęść Boże, żegnali się i dopiero szlina gruba. Dzisiaj to oni nawet wiedzą, że tam stoją. Słuchaj, malowali mnie ostatnio chyba z 20 lat temu. Kiedy ja się zaproponowałem tę rolę, to nie było tak od razu, że hurra, super, super, no bo jest osobą też świadomą i powiedziała, ale czy ja podołam? I nie będę śpiewać.
Właśnie. I to jest też żadnej arii. Ogromny szacunek mój, bo ja miałem takie pomysły, że a może byłoby tak, że w pewnym momencie ta nasza bohaterka nagle zaśpiewa fenomenalnie jakąś arię na końcu, żeby pokazać uczniom, jak to się powinno robić. Bo przecież zwykle, albo zawsze, grały to aktorki te role. Nigdy nie grała tego śpiewaczka. Przynajmniej z tych realizacji, które ja prześledziłem w internecie i w swojej pamięci, to nie przypominam sobie, żeby to grała jakakolwiek śpiewaczka operowa. To był też taki pomysł mój, żeby to zagrała osoba, która tę operę doskonale zna od środka. Ma tę samą wrażliwość, co Maria Callas. I miałem taki pomysł, no ale Jasia mówi, słuchaj, no bądźmy konsekwentni. Jak nie, to nie. Ja mówię, no okej, masz rację, nie próbujmy. Skup się teraz, skup się. Chcę w tym jednym dźwięku zobaczyć i usłyszeć wszystko, rozumiesz? Wszystko. To jest spektakl, w którym gra kilka osób. Oczywiście najważniejsze jest Maria Callas, Jasia, Kciuczyk, Jędrusik, ale dwórczyni króla. Więc te sceny, one są moim zdaniem bardzo dobrze zagrane i budują po prostu samotność Callas w dwóch wielkich monologach, które ma na końcu pierwszego i drugiego aktu. Czas pandemii sprawił, że tylko część widzów mogła zobaczyć spektakl na żywo, ale został on przyjęty bardzo ciepło. Kolejny sukces. Będziemy się chyba mogli przekonać o tym, jak wrócimy do normalności. Mam nadzieję, że to już niebawem nastąpi. My współpracujemy z operą już od jakiegoś czasu z dyrektorem Łukaszem Goikiem i mi się strasznie podoba to, że on lubi ryzykować. Ja mówię teraz nie tylko ze swojej perspektywy, ale mogę powiedzieć o swojej, bo w tych ryzykanckich działaniach uczestniczę, bo na przykład Wujek 81, Czarna Ballada, który zrobiliśmy razem, no to dla opery było duże ryzyko. Tam Jasia gra w jednej z głównych ról, ale nie tylko Jasia, bo tam grał zespół i gra jeszcze od czasu do czasu, zespół baletowy. W takich zadaniach też, no niby taneczno-ruchowych, ale mocno aktorskich. No i to ryzyko, którego się podjął Łukasz, robiąc spektakl stricte dramatyczny na scenie. Oczywiście usprawiedliwieniem jest COVID, ale to jest takie ryzyko, które przynosi pewnie część też głosów takich, no tak, ale dlaczego ona nie śpiewa, nie? Robimy spektakl o Marii Callas, ale to powinno być po prostu jakieś fragmenty oper i tak dalej, i tak dalej. A myślę sobie, że takie działania poszerzają spektrum różnych możliwości, które ma opera. Przede wszystkim dla mnie istotne jest to, że to jest wymiana energii pewnej twórczej. I za to Łukaszowi dziękuję i liczę na to, że będziemy dalej współpracować. Tym razem było lepiej.